Cześć, witajcie w materiale z Empire of Sin. W końcu ta gra się ukazała. Mam wrażenie, że już długo na nią czekamy. Jeżeli nie wiecie, to jest produkcja od Brandy Romero i George'a Romero, czyli małżeństwa Romero. Romeo tu w sumie nie pasuje za bardzo. Nie jest to zbyt romantyczne. Chociaż zależy, jak kto sobie jaką epokę romantyzuje. Natomiast ciekawostka, jest w tej grze nawet babcia George'a Romero jako jedna z przywódczyni jednej z rodzin gangsterskich, mafijnych, więc ciekawa sprawa. Ogólnie ta gra jest trochę przytłaczająca, muszę powiedzieć, bo to są dosyć takie pierwsze wrażenia w tym materiale i komentuję na żywo. Uznałem, że dla tej gry to akurat będzie najwłaściwsze, ponieważ z jednej strony jest to produkcja o po prostu takim bardzo bezpośrednim podejściu do gangsterki, tak, do przyjmowania lokacji różnych i tak dalej, do walki przede wszystkim. Ale z drugiej strony mamy tutaj strasznie dużo systemów związanych z łapówkami, związanych z całym jakby imperium naszym przestępczym. I tu mamy mnóstwo wskaźników, na przykład produkcja alkoholu i jaki alkohol możemy sprawdzać, jest akurat, na co jest akurat popyt i dostosowujemy do tego produkcję. Mamy wiele różnych rodzajów jakby zarobków i jakby źródeł przychodów i tym musimy się zajmować. Mamy wszystkie nasze jakby posiadane lokale też i opisane dokładnie. No pokaż mi, jak się upgrade'uje alkohol. Zresztą, nieważne. To chodzi o to, że ten tutorial jest strasznie inwazyjny, w sensie niektóre rzeczy wystarczy ponajeżdżać. Ten tutorial zakłada, że nie jesteście graczami pecetowymi, bo gracze pecetowi lubią bardzo sprawdzać ikonki. I to wszystko jest raczej bardzo jasne, w sensie jak już się oswoimy z tym takim natłokiem informacji, to jednak wszystko jest dobrze wyjaśnione tooltipsami tak zwanymi, więc jakby tu nie ma za dużego problemu, szczerze mówiąc. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest tego wszystkiego mnóstwo w tej grze. To jest mój główny bohater. Na początku gry wybieramy właśnie bossa mafijnego i to nie jest tak, że to jest tylko jakaś tam ikonka w rogu ekranu, awatar, który coś tam mówi co jakiś czas. To jest autentyczna postać, którą możemy wyposażyć w konkretny ekwipunek, która normalnie bierze udział w walce i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze mamy wszystkich gangsterów w grze dostępnych, obecnych, których możemy też zatrudniać, a czasem i potem jakby oczywiście różne są ceny tych wszystkich gangsterów i tak dalej, i tak dalej. Są różne stosunki między gangsterami i to jest bardzo fajnie zobrazowane swoją drogą. Różne takie niesnaski na przykład między postaciami. Tu akurat widzieliście konkretny przykład, ale o! No nic, to się wszystko będzie odkrywać w trakcie. No, więc to jest jakby jedna warstwa, cała to zarządzanie. No i zarządzanie może też się odbywać z takiego poziomu, że to co widzicie tutaj to oczywiście nie jest całe miasto, bo Chicago jest ogromne, natomiast są różne dzielnice i my akurat tutaj teraz to jest nasze podwóreczko, jeszcze nie całkiem nasze, bo musimy poprzyjmować jeszcze parę rzeczy i tym się teraz zajmiemy, to będzie chyba takie, no bo nie zdążę w tym materiale, zresztą jeszcze sam nie rozgryzłem wszystkiego, to są pierwsze wrażenia jak powiedziałem, więc pomyślałem sobie, że najlepsze będzie po prostu zaznaczenie postaci i to mi się podoba, tak, że możemy jakby zarządzać naszymi jednostkami takimi ulicznymi, w tym naszym bossem, który też jest jednostką uliczną, na to wychodzi też z poziomu takiego właśnie, że oczywiście możemy sobie zbliżyć kamerę i wybrać nasze jednostki i kazać im po prostu, gdzie tu są w ogóle drzwi wyjściowe, i kazać im po prostu wyjść na zewnątrz. Proszę bardzo. I do widzenia. I trafiamy na ulicę. I mamy widok tego typu. Swoją drogą miasto jest bardzo fajnie zrobione, jak na właśnie grę taką bardziej... No nie jest to city building, bo nie stawiamy tu nowych budynków tak per se, wiecie, jak w SimCity czy coś, ale i tak to bardzo... Jest to taki management, city management można powiedzieć w dużej mierze, ale dobra. Zajmijmy się... Tu mamy zawsze poziom trudności, to też mi się podoba, że wszystko jest właśnie dosyć jasno wytłumaczone. No i cóż, i możemy właśnie, czasem niektóre budynki są okupowane przez inną rodzinę mafijną, wtedy to jest bardziej skomplikowane, bo możemy sobie wywołać wojnę jakąś, ale czasem po prostu niektóre budynki są okupowane przez jakichś tam niezrzeszonych, powiedzmy, bandytów, więc zróbmy po prostu to w ten sposób, że rozpoczniemy atak, bo chcę wam po prostu pokazać, jak walka wygląda. Ups, tam nie było wejścia, no nic, trudno. Czasem jest tak, że przed samym budynkiem jeszcze są strażnicy, ale tu na szczęście tego nie mieliśmy.
Nie, dziękuję. Już widziałem cały tutorial i już rozegrałem 5 walk, pani tutorialu. Dobra, tu mamy troszkę skomplikowaną sprawę, bo jest masa wrogów, ale na szczęście z tego co widzę, nie wszyscy mają... Ups. Dużo z nich ma broń palną. To się wpakowałem, powiem wam. Niby poziom trudności miał być 3 na 5, ale hej. Zobaczymy jak nam pójdzie. Nie ma tutaj wyboru kolejności, w sensie taka jaka kolejność inicjatywy jest, taka pozostaje. I tu nie mamy nic do gadania, no ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Może się schowajmy na początku, co? System osłon bardzo... W ogóle walka jest ekskomowa, tak? Mamy umiejętności specjalne, mamy po prostu zwykłą broń do użycia. Mamy właśnie chowanie się z osłonami, są pół osłony, są pełne osłony, więc wszystko to działa. Jeżeli graliście w jakiejkolwiek gry tego typu, to wiecie czego się spodziewać. Zróbmy sobie Overwatch może tutaj, w tym kierunku. A teraz co? Może strzelbą spróbujemy, trafimy go? Tak jest. Animacje nie są może jakieś super dopracowane, ale w takich grach, szczerze mówiąc, raczej tego już nie oczekuję. Chociaż po takich Gearsach Tactics może można. Natomiast no to jednak jest gra o niższym budżecie, nie oszukujmy się, niż najnowsze XCOMy, dodatki czy właśnie Gearsy Tactics. Ale... Fajne jest to, że można też kamerką obracać dookoła, zawsze plus. I kamera raczej nie sprawia problemów, w sensie czasem niektórych jednostek nie widać, ale no jakby podświetlają się, jeżeli są za ścianami na odpowiednie kolory. Wszystko jest czytelne w tej grze. No dobra. Tam jeszcze są daleko, więc nie będą mogli mnie trafiać, więc tutaj wykorzystajmy może ruch na... Entendido. Nie ma to czegoś takiego jak attack of opportunity na szczęście, czyli że jakby przebiegamy obok kogoś i ktoś nas trafia na pewno wtedy. No cóż. Zlikwidujmy pana. Tak, ale powraca oczywiście też to, co wszyscy kochamy w grach tego typu, czyli stoimy centymetr od kogoś, ale go nie trafiamy, bo takie są statystyki. No mniejsza o to, nie będę tego komentować. Jakby to jest urok takich gier, prawda? Już się do tego przyzwyczaiłem, szczerze mówiąc. No cóż, bywa. Bywa i tak. Oczywiście on wali kryta z dużej odległości. Na szczęście moje postacie mają sporo zdrowia, to są jakieś zwykłe tagi, które widzicie zresztą. Mój bohater ma dużo życia, bo na przykład Maria i Hugh wcale tak dużo HP nie mają, ale przeciwnicy mają tam po 40 zazwyczaj, więc mamy tutaj przewagę. Fajne są, tylko nie mogę ich wykorzystać teraz efektownie, ale mój bohater ma umiejętność rzucania nożami. 6 i w ogóle może w kilku wrogów naraz trafiać nimi. Więc w sumie to jest tylko materiał wideo poglądowy, potem sobie wczytam najwyżej grę od nowa. Dla zademonstrowania pokażę wam jak działa ten skill i jestem pajacem, ponieważ zapomniałem, że ten skill z nożami zużywa przecież 2 punkty akcji, bo to też jest w sumie warte odnotowania, że każda postać ma 2 punkty akcji i tyle. To jest takie też dość nietypowe, że jakby większość akcji kosztuje 1 punkt, tylko te takie wyjątkowo mocne to 2 punkty. Więc nie ma tu tak jak w XCOMie, że jest i ruch i atak na przykład, czy jak w Gearsach, gdzie mieliśmy tą pulę punktów do wykorzystania. Tylko tu jest po prostu no uproszczone to wszystko. No to co, znowu dostaniesz chyba ze strzelby. Podchodzą do mnie, chyba nie wiedzą, że mam właśnie shotguna, który jest strasznie mocny, jak ktoś stoi blisko. Spudłuj, ha! No i proszę, co osłona robi z ludźmi? Fajne odgłosy uderzania łomem. Dobra, na szczęście to jest taki podłużny teren, więc zanim oni wszyscy podbiegną tutaj, tamci w ogóle się nie ruszają za bardzo do mnie, nie wiem czemu. Ale sztuczna inteligencja tutaj nie błyszczy może inteligencją właśnie, natomiast trudno. Tam sobie podbiegniemy tu. Tutaj, a może... Tak. Zrobimy coś takiego. Dobrze, nie ma tych ataków takich właśnie przy poruszaniu się, bo już bym tutaj dostał. Więc jest troszkę łatwiej przez to. No. I to też jest tak, jak widzieliście, że tam były napisy miss, że pudło. Aczkolwiek jakby, jeżeli mamy do czynienia z taką bronią, że strzela seriami pocisków kilkoma, to jest tak, że na przykład jedna seria czy jeden pocisk może nie trafić, ale inne już trafiają, więc to jest fajne. Trochę jak w Phoenix Point było coś podobnego. Jezu, zostawcie mojego bossa.
No dobra, i teraz mogę wam zdemonstrować to, co chciałem, czyli rzucamy nożykami. No, udało się. I teraz powinniśmy wykonać to, co chciałem zrobić. Tak jest, no. Trochę mi tu klikanie nie pomagało. I co, nie zabiliśmy nikogo? Paski zdrowia są zdradliwe jednak, bo pokazywało, że w dwóm zabiorę pełne HP. No, ale trudno. A, tutaj jeszcze są takie ciekawe akcje. Ponieważ możemy robić egzekucję, kiedy ten już ma 0 HP, nic mu nie pomoże, chyba że jakby ktoś go uleczy. Chodzi mi o to, że sam nie wstanie na przykład. Natomiast są egzekucje, które zademonstruję wam akurat na przykładzie tej postaci, ale wpływają na jakby to, jak mogą postrzegać potem nas inni gangsterzy. Na przykład jak nasz boss wykonuje duże egzekucje podczas kampanii całej, to zyskuje, na przykład po prostu ludzie się zaczynają go bać potem i to możemy w dialogach wykorzystywać, bo są tu też dialogi w tej grze. Czasem po prostu mamy organizowane spotkania dwóch bossów mafijnych i dyskutujemy o różnych sprawach, co często się kończy po prostu kłótnią i walką, ale czasem nie. Więc to jest fajny system i ogólnie kolejny przykład tego, że bardzo różne systemy są w tej grze, tak? Bo mamy spotkania, właśnie rozmowy, są taki trochę RPGowy system jest tych dialogów często tutaj też. Więc o wiele różnych gatunków Empire of Sin zahacza, ale ewidentnie jednak najwięcej czasu spędzamy na walce siłą rzeczy, bo to jest walka, która jest taką, a nie inną walką, czyli turówką. No i siłą rzeczy właśnie walka zajmuje dużo czasu. Dobra, aktywował się naszej postaci. Nie chcę tutaj umierać, więc może po prostu uleczymy się po mojej super demonstracji rzucania nożami. A, oni się wykrwawili, więc super. Spokojnie się uleczymy teraz. Nie będzie to jakaś chyba... No, nie było to zbyt wiele, ale trudno. Tutaj może pójdziemy pomóc szefowi. Więc zrobimy Overwatcha. Widzicie, on też zyskał cechę Bloodlust, czyli że poprawia celność. I to dzięki temu właśnie, że wykonałem egzekucję tą postacią, to zyskała bonus. Czyli to nie jest tylko tak, że rośnie nam notoriety, tak, wśród innych gangsterów, jak jesteśmy bardzo brutalni, tylko właśnie też możemy zyskać jakieś cechy tymczasowe na czas trwania samej... Wow, Maria. Spokojnie. A to jest bug, który już miałem raz. Zresztą słyszycie sami, co się dzieje. Może już się opanujmy. No, wow. Wydaje mi się, że to nie ma tak wyglądać. Tak mi się jakoś wydaje, że to jednak nie jest tak. Chodzi o to, że Maria może jakby panikować. Inne postacie zresztą też i wtedy strzela na oślep. Ale podejrzewam, że to nie ma trwać tyle czasu, co widzieliście przed chwilą i słyszeliście. No dobra. Może, jak staniemy sobie tutaj, to jeszcze będziemy mieli jeden punkt akcji. Zresztą ja mam dużo HP, 49 to jest więcej niż oni wszyscy, więc spróbujmy... Czy to będzie pudło? Nie. Pięknie się udało. Więc teraz możemy zrobić coś takiego i z piąchy uderzymy kolesia. 5. Możemy też cyframi... No, matko boska. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ty sobie stań tutaj, Maria. I może też się uleczysz teraz. Tak będzie dobrze dla nas wszystkich. Już paru wrogów pozostało. Więc może wrócę do was po walce. Będzie prościej. No i dobra, kończymy. Już został mi jeden przeciwnik. Udało mi się przeżyć na szczęście i nie wczytywałem save'a, żeby nie było żadnego. Na szczęście, no mówię, ci wrogowie nie są zbyt inteligentni. Może to zależy od poziomu trudności. Ja gram na domyślnym, takim jaki gra polecała. Jako taki, wiecie, normalny, powiedzmy. Ale dobra, wykończymy teraz tego przeciwnika. Hugh nie zdąży dobiec, więc nawet nie ma. A no, dobra, biegnij sobie. Ale Maria chyba wykończy naszego kolegę. Nie wykończę go, bo muszę przeładować broń. Przeładowywanie broni jest obecne. Więc fajnie, zawsze jakieś ograniczenia są potrzebne. Wydaje mi się w grach tego typu. Żeby nie było zbyt łatwo. Dobra, to ty sobie staniesz tutaj.
i cyk. No i teraz Hugh dokończy dzieła swoim shotgunem oczywiście. Mamy też taką zdolność właśnie strzelania, nie tylko bezpośrednio, ale po prostu mogę strzelić gdziekolwiek całą, takim wiecie, trochę obrażenia obszarowe zadawać, na przykład kilku wrogom, więc strzelba jest bardzo, bardzo mocna w tej grze, bo można, nawet nie wiem, 6 wrogów stoi obok siebie, spoko, możemy ich dosięgnąć wszystkich. I co jest fajne, nawet z takich zwykłych, o, jakaś tam opuszczona fabryka, gdzie są jakieś tam zbiry, okupują, i tak możemy zdobyć fajny loot z takich rzeczy, więc mamy jakiś niebieski machine gun, bo tak, tu jest też podział, na, jak w Destiny, czy w innych tego typu grach, gdzie mamy kolorki różne symbolizujące jakość naszej broni. I teraz tak, zawsze mamy wybór, kiedy jakiś wygramy właśnie starcie w jakimś budynku, czy to z inną, jakby przedstawicielami innej mafii, czy właśnie z gangsterami zwykłymi możemy przejąć. Możemy po prostu jakby ransak, czyli jakby to powiedzieć po polsku, no kradzież wszystkiego i tylko otrzymamy z tego dobra materialne, ale nie przejmiemy samego budynku, tak? I możemy sobie zwolnić miejsce po prostu i rozwalić budynek, jeśli chcemy. Natomiast wybieramy takeover oczywiście, bo mamy pieniążki jeszcze, więc nie mamy na przykład kasyna jeszcze w swojej ofercie, więc hej, zróbmy tutaj kasyno po prostu. I możemy sobie sami nazwać, wybierać nazwy tego wszystkiego, ale na potrzeby materiału niech to będzie szybciej. I kasyno oczywiście na początku jest bardzo takie, przestań, jest oczywiście bardzo takie skromne i nie ma tu zbyt wiele rzeczy, ale z biegiem czasu wszystko to się rozrasta i tutaj zawsze mamy w dolnym prawym rogu ikonkę naszego lokalu, w którym jesteśmy obecnie. Ale spójrzmy sobie w tym czasie na przykład na szczegóły, tak? Wszystko jest bardzo, jak na taką grę mówię, to szczegółowość, poziom oprawy, jak na tego typu produkcję jest bardzo fajne moim zdaniem. Więc sobie klikamy tutaj i możemy ulepszać na przykład wystrój, możemy ulepszać ile jest ochroniarzy, co jest ważne, jeżeli ktoś nas napadnie, prawda? Bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wroga rodzina mafijna napadła na to nasze kasyno i musimy go bronić, więc przyda się inwestowanie w ochronę. Oczywiście teraz nie mam pieniędzy, bo dokonałem srogiego zakupu, więc teraz będę musiał się skupić na zarabianiu z kolei, ale możemy właśnie ulepszać ile jest rodzajów gier różnych, ile plotek możemy jakby... Trudno to opisać, no jednym słowem. Chodzi o to, że jeżeli na przykład ulepszamy sobie niektóre cechy, niektóre elementy kasyna, to po prostu możemy sprawić, że więcej ludzi opowiada o tym kasynie sobie, tak nieoficjalnie, i więcej mamy gości dzięki temu. Więc jest tego sporo tutaj. To wszystko wpływa właśnie na te statystyki. Tutaj też mamy konsumpcję alkoholu, więc to się wszystko łączy z naszym też produkcją alkoholu właśnie i mamy też black market, gdzie kupujemy bronie różne, nieoficjalnie oczywiście, ale tak naprawdę jest tu sporo rzeczy i one się zmieniają co jakiś czas. No więc jest tego mnóstwo i nie wiem, czy szczerze mówiąc nie za dużo trochę tego jest, ale może przesadzam, w sensie może oczekiwałem, że to będzie głównie taka gra o właśnie tym przemierzaniu miasta i zdobywaniu kolejnych budynków, ale i tak fajnie, że zrobili z tego management. Jeszcze taki fajny smaczek, zobaczcie jak nasza postać jest ranna, to zobaczcie jak się porusza, więc nawet o to zadbano nawet. Fajna rzecz. Także to było takie krótkie spojrzenie na Empire of Sin i to tylko naprawdę rąbek tego, co ta gra oferuje i naprawdę potrzeba sporo czasu na nią, podejrzewam, żeby się wgłębić, dlatego no recenzji na pewno na razie nie będzie, bo wydaje mi się, że potrzebuje co najmniej kilkudziesięciu godzin w tej produkcji, żeby naprawdę ją rozgryźć. Widziałem już pierwsze recenzje online, chyba dziś embargo spadło, kiedy publikuję ten materiał. I właśnie mam wrażenie, że później te wszystkie systemy i to skomplikowanie niepotrzebne czasem może okazać się zmorą tej gry. No ale zobaczymy, tak jak mówię, ja dopiero grałem niecałe 3 godzinki, więc nie mogę ostatecznych opinii tutaj wydawać. Ale te pierwsze wrażenia na pewno są pozytywne i jestem właśnie tym bardziej ciekaw, dlaczego niektórzy recenzenci tak negatywnie ocenili tę produkcję. Zobaczymy, dajcie znać, czy w ogóle mieliście na uwadze Empire of Sin, czy pamiętaliście, że ta gra wychodzi teraz. No przecież nowa gra rodziny Romero. Oni do tej pory tak naprawdę robili jakieś mobilki głównie przez ostatnie parę lat, więc bardzo fajnie, że z Paradoksem mi się udało dogadać i właśnie Empire of Sin trafiło do nas już. Więc teraz pomyślę sobie,
Pomyślę sobie, co tu jeszcze można przejąć, jakie budynki można złupić, na czym tu pozarabiać, jak rozbudować moje imperium gangsterskie i to by było na tyle. Komentujcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych materiałach.